Przed nadchodzącym weekendem przydałaby się dobra analiza Bitcoina, dlatego witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową. Piątek, 19 marca 2023 roku, analiza przeprowadzona jest na parze Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Crypto. Mamy tutaj klasyczne reguły analizy technicznej, mamy falę Elliotta, mamy poziomy Fibonacciego oraz wskaźniki RSI i średnie kroczące 100 i 200 okresowe. Co widzimy na wykresie i jak sytuacja się przedstawia na najbliższe 2-3 dni? Widać bardzo silne odbicie z dołka fali C, mniej więcej z poziomu 108 265 zł. Testowaliśmy tutaj już górne ograniczenie naszej strefy podaży, czyli poziom 114 850. Nawet było takie lekkie naruszenie tego poziomu, mniej więcej na poziomie 115 622, no ale jak widzimy tutaj bardzo jest gęsto, rynek nam się tutaj konsoliduje, można powiedzieć, dlatego też myślę, że dobrym pomysłem będzie, no niestety, ale dodanie kolejnego poziomu, tylko w takich celach typowo aktualizacyjnych, prawda, tego co się dzieje na wykresie. Myślę, że tutaj te dolne ograniczenia poprzednie, oczywiście cenowe, będą jak najbardziej dolne bądź górne, jak najbardziej adekwatne, więc przesuńmy sobie tylko nasz wskaźnik mniej więcej gdzieś na ten poziom 111 105. Dokładnie taki jest ten poziom, czyli nasza strefa oporu tak naprawdę nam się nieco bardziej tutaj rozszerzyła. No ale rynek nadal się w niej znajduje. Czerwony prostokąt nam ją wyznacza. Mamy kanał spadkowy, mamy również widoczne trzy strzałki, no dla tych, którzy byli wcześniej na moich spotkaniach z traderami podczas tygodniowego przeglądu kryptowalut, no to na pewno już je wiedzą, ale może jednak wypadałoby powtórzyć. Nie ma wzrostów bez wybicia górnego ograniczenia kanału spadkowego, nie ma wzrostów bez wybicia powyżej jednego z tych trzech, a najlepiej wszystkie trzy poziomy oporu technicznego. Ostatni jest na 125 tysięcy złotych. No i oczywiście szczyt niedawny na poziomie 130 695 zł. To jest szczyt z 11 kwietnia. Do tej pory jest to szczyt roczny na Bitcoinie. Mamy też tutaj swingowy dołek zrobiony 12 maja, czyli tutaj praktycznie mamy, można powiedzieć, że miesiąc czasu została wykonana korekta spadkowa ABC. Dwa słowa na temat tej korekty. Ona może ewoluować w kierunku bardziej złożonym, w kierunku bardziej takim konsumującym czas, czyli może być rozległa i w czasie, i w cenie jeszcze bardziej. No i oczywiście nie możemy tutaj zakładać w 100%, że ABC spadkowe będzie tą korektą prostą, która zakończy ten cykl spadkowy i nastąpi kontynuowanie wzrostu w kolejnej fali impulsu. Póki co, jak widzimy tutaj, no bardzo niekorzystnie to wygląda dla strony popytowej. Raczej jest to przepychanka do góry, do dołu w wąskim zakresie cenowym między bykami i niedźwiedziami. Tak nie powinno to wyglądać. Powinien ten ruch być bardziej po prostu impulsywny, bardziej prowzrostowy albo prospadkowy, jeżeli tu miałby być jakiśkolwiek łącznik wykonany w postaci fali X i potem oczywiście kolejne trzy fale spadkowe, co oznacza, że niestety, ale rynek potrzebuje znacznie więcej czasu na to, żeby wykonać korektę. Potrzebuje znacznie więcej tego momentum, żeby tą korektę po prostu w czasie i w cenie oczywiście jakoś rozegrać. Natomiast te wszystkie wybicia wzrostowe są raczej zrobione bardzo szybko, bardzo gwałtownie, co oznacza, że korekta jest bardziej taka bazująca na logice, na racjonalności, natomiast niestety, ale tutaj te wybicia są raczej emocjonalne, co oznacza, że jednocześnie mogą być bardzo łatwo po prostu zgaszone, mogą być bardzo łatwo odwrócone. No i niespecjalnie w dłuższym terminie tego rodzaju rajd
wzrostowy ma po prostu szansę na przetrwanie. Oczywiście na nasz scenariusz będzie działał jeszcze wiele różnych czynników fundamentalnych, branżowo-technologicznych, geopolitycznych, ekonomicznych jak najbardziej. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Natomiast wykres momentum w postaci RSI 14-dniowego pokazuje nam jednoznacznie, że robimy coraz to niższe, być może nawet takie lokalnie niższe dołki na momentum. Natomiast nie ma od dnia 23 stycznia żadnego nowego szczytu, jeżeli chodzi o momentum. Cały czas ten momentum spada. Gdzieś tutaj ta zmienność nam powoli się wyrównuje, lekko maleje. Być może po osiągnięciu ekstremalnie przedanego rynku momentum będzie nam tutaj rosło. No, nie ma wzrostów na rynku bez poparcia ich oczywiście rosnącym momentum. Dlatego też czekamy na obudzenie się tutaj tego momentum, szczególnie momentum wzrostowego, szczególnie jeśli chodzi o takie poziomy już poniżej 100 tysięcy złotych, to na pewno będą poziomy, które czujność będą miały, wystawią czujność byków na bardzo dużą próbę, ale zobaczymy, jak to się rozegra przez ten weekend. W poniedziałek widzimy się o 19 po raz 238 na tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Póki co życzę Wam dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło, cześć.